Dzień dobry Państwu, Aleksander Serwiński. Moim gościem jest mecenas Bartosz Przybysz. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy sobie o bardzo ważnym wyborze, który stoi przed wieloma osobami prowadzącymi bądź to jednoosobową działalność gospodarczą, bądź będącymi wspólnikami spółek jawnej, cywilnej czy partnerskiej. To znaczy, jaką formę opodatkowania wybrać w nadchodzącym roku podatkowym. I teraz, czy to pytanie można w ogóle ująć zero-jedynkowo, tak naprawdę dla wszystkich, dać jedną zbiorczą odpowiedź? Mamy 2023 rok, więc wybierajcie ryczałt, podatek liniowy. No, odpowiedź jest jednoznaczna. To zależy. Musimy sprawdzić, jakie przychody osiągnęliśmy w danym roku, jakie koszty ponieśliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. No i powinniśmy też wziąć pod uwagę inne aspekty niż fiskalne, no między innymi związane z ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej, czy choćby jakichś dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem tej działalności gospodarczej, no bo przykładowo, jeżeli chodzi o spółki, to może wymagać od nas więcej czasu i więcej kosztów, jeżeli chodzi o kwestie księgowości. Okej, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak naprawdę każda z tych form może być dla kogoś opłacalna, jak rozumiem. Gdyby była jedna odpowiedź, no to tutaj byśmy nie siedzieli, nie nagrywalibyśmy nagrania w tym temacie. No, każda sytuacja jest indywidualna, mamy tutaj setki tysięcy przedsiębiorców i każdy z nich powinien indywidualnie podejść do swojego rozliczenia i ocenić, co będzie dla niego korzystniejsze. Natomiast naszym celem dzisiejszego nagrania nie jest tak naprawdę mówienie standardowego to zależy, tylko skupienie się na przesłankach, kiedy co sugeruje, że najlepsze będzie dane rozwiązanie. I w miarę kompleksowo postaramy się najpierw omówić ryczałt, później skalę podatkową, na końcu podatek liniowy. To znaczy, jaki jest mechanizm, jak nalicza się składkę zdrowotną, od czego zależy wysokość opodatkowania, jakie są dodatkowe ryzyka lub korzyści z prowadzenia danej formy rozliczenia. No i finalnie może co jest dla kogo tak naprawdę w nadchodzącym roku. Zgodnie z tą zapowiedzią zacznijmy od ryczałtu. Czy mógłbyś krótko scharakteryzować ten podatek? Tak, to jest forma opodatkowania, która polega na tym, że odprowadzamy, wyliczamy ten podatek od uzyskanego przychodu. Przychód to jest coś innego niż dochód, no zatem nie możemy tutaj potrącać kosztów uzyskania przychodu. To, co dostaniemy od naszego partnera biznesowego, to będzie stanowiło podstawę opodatkowania. No i w zależności od wykonywanej działalności, te stawki mogą być różne. Może to być stawka 17%, a w niektórych wyjątkowych przypadkach nawet 2%. Więc też tutaj trzeba indywidualnie zweryfikować, jaka stawka byłaby dla nas właściwa. Też nie musi to być tylko jedna stawka. Możemy wykonywać działalność w różnym zakresie i w zależności od dziedziny, którą się zajmujemy, możemy zastosować różną stawkę ryczałtu. W kontekście Nowego Ładu szczególnie istotna stała się składka zdrowotna na ryczałcie, bo ona jest wymierzana w stałej wysokości i też jest to uzależnione od przedziału przychodów, w którym się znajdujemy. To też należy wziąć pod uwagę przy wyborze tej formy opodatkowania. To jest dość ciekawe, że tutaj jest taka dosyć kuriozalna sytuacja, że czasem przekraczając pewien próg o złotówkę, tak naprawdę dużo stracimy. To znaczy między zarobieniem 59 999 zł w danym roku, a 60 tysięcy, no nie ma dla nas żadnej różnicy, natomiast już na poziomie fiskalnym jest ona spora, bo musimy nagle dopłacić za cały rok dodatkową składkę zdrowotną. Tak, czyli czasami opłaca się zarobić nieco mniej, bo wtedy dopłacimy mniej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wiadomo, działalność się prowadzi po to, aby zarabiać jak najwięcej, ale czasami no, fiskus sprawia, że nie opłaca się przekraczać pewnego progu przychodowego. Dokładnie, no bo jeżeli dopłacimy 300 zł miesięcznie, no to się okazuje, że jeżeli nie przekroczymy tego progu o około 3600 dodatkowego dochodu, no to w tym zakresie pracujemy wyłącznie dla fiskusa. W tym zakresie więcej znaczy mniej i zarabiając więcej, de facto zarobimy mniej. Taki to jest nasz ten system podatkowo-składkowy, tak. Czasem przystępny. Więc dla kogo ryczałt? Kiedy możemy się zastanawiać, że ten ryczałt może być faktycznie dla nas? No po pierwsze, jeżeli wybieramy ryczałt, to nie możemy tutaj świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, jeżeli w dwóch poprzednich latach byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę. Z ryczałtu nie mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy
wytwarzają wyroby akcyzowe, prowadzą aptekę, czy też sprzedają części i akcesoria do pojazdów mechanicznych. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo są jeszcze lombardy, kantory, ale tutaj akurat handel częściami do pojazdów mechanicznych jest dosyć szeroką kategorią, gdzie dosyć łatwo można to zrobić. Wiadomo, że nie założymy sobie z dnia na dzień lombardu czy apteki, bo to jest działalność szeroko regulowana, ograniczona co do tego, kto może ją wykonywać, w jakiej formie i tak dalej. Natomiast każdy może handlować częściami mechanicznymi i jest to swojego rodzaju sposób, żeby pozbyć się ryczałtu. Czy rzeczywiście tak działa? Sprzedajemy część, tracimy prawo do ryczałtu, no i co wtedy? Znaczy, tu interpretacje są różne. Też zdarzyło mi się przeczytać rozstrzygnięcie Krajowej Informacji Skarbowej, gdzie taka okazjonalna sprzedaż danej części czy akcesoriów do pojazdu mechanicznego nie powodowała wyrzucenia z tej formy opodatkowania, ponieważ to miało charakter incydentalny, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast no, to jest mocno wysoce ocenne kryterium, czy to już jest handel, czy jakaś okazjonalna sprzedaż. Natomiast ja bym skłaniał się ku temu, że każda sprzedaż w ramach działalności gospodarczej no, musi być uznana za ten handel, przez co to powoduje utratę tej formy opodatkowania. No i wtedy musimy opodatkować resztę roku na zasadach ogólnych. Mhm. Czy może być sytuacja, w której nam się to opłaci? To znaczy przypadkowe rozpoczęcie nieincydentalnej sprzedaży części mechanicznych w grudniu może być dla nas korzystne? Tak, to był dość powszechny pomysł przy zmianie w zakresie zasad ogólnych, gdzie była wprowadzona ta wyższa kwota wolna od podatku w zamian ulgi dla klasy średniej. Część przedsiębiorstw rozważało taką incydentalną sprzedaż, żeby móc być opodatkowany na zasadach ogólnych, więc to było jak najbardziej korzystne rozwiązanie. Natomiast w tym roku nie jest to konieczne, bo ustawodawca dał nam możliwość w legalny sposób zmiany formy opodatkowania z mocą wsteczną poprzez złożenie PIT-a 28 zamiast PIT-a 36, który dotyczy zasad ogólnych. Okej, ale czy nie oznacza to, że wtedy cały nasz rok będzie objęty skalą podatkową, a sprzedając części samochodowe możemy rozliczyć część roku na ryczałcie, a część na skali? No oczywiście, jeżeli to już będziemy robić na etapie zeznania rocznego, no to już cały rok będziemy musieli opodatkować na zasadach ogólnych. Możliwość, żeby przepołowić ten rok była, jak dobrze pamiętam, to było do 20 sierpnia, można było w trakcie roku zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne, ale termin już ten upłynął, więc pozostała nam jedynie ta możliwość pozanormatywna, aby sprzedać taką część lub akcesoria do pojazdów mechanicznych. Czyli pół roku na ryczałcie, pół roku na skali, korzystamy z kwoty wolnej i niższej stawki. Tylko też trzeba tu pamiętać o tym, że w przyszłym roku, jeżeli chcielibyśmy zmienić formę opodatkowania, no to już nie mamy możliwości wrócenia na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. No jest wada tego rozwiązania. Coś za coś. Generalnie, jeżeli chodzi o ryczałt, bo tutaj są też pozapodatkowe tak naprawdę ryzyka związane z tą formą opodatkowania. Czy na ryczałcie w ogóle możemy wykazać stratę? Na samym ryczałcie nie, ale możemy przed wejściem na tą formę opodatkowania wygenerować stratę i jeżeli przykładowo korzystamy z rozliczenia liniowego czy na zasadach ogólnych i pozostanie nam nierozliczona strata, później przejdziemy na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to tej straty, kolokwialnie mówiąc, nie stracimy, tylko będziemy mogli rozliczyć na ryczałcie no, poprzez obniżenie przychodu do opodatkowania. Okej, okay, czyli stratę możemy wygenerować tak naprawdę na dwóch pozostałych formach, na ryczałcie nie. Czyli to oznacza, że jeżeli mamy nawet koszty wyższe niż przychody, i tak płacimy podatek tak, jakbyśmy mieli te przychody tak naprawdę bez kosztów. No niestety, może być taka dosyć nietypowa sytuacja, że nasz biznes nie przynosi zysków, wręcz przeciwnie, musimy do niego dokładać, a jednocześnie musimy też płacić z tego tytułu podatek, no bo bierzemy pod uwagę tylko czysty przychód bez żadnych pomniejszeń. No są pewne pomniejszenia wynikające z ustawy, że możemy pomniejszyć składki, które opłaciliśmy na ubezpieczenie społeczne, połowę zapłacenia składki zdrowotnej, no ale to raczej ma takie marginalne znaczenie. No. Wspomniałeś o tej połowie składki zdrowotnej. To się zmieniło jakoś w połowie zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam. Czy to jest duża ulga dla ryczałtowców, że mogą odtąd sobie połowę składki zdrowotnej zaliczać w koszty, odliczać od przychodu? To wszystko zależy od stawki podatku, którą stosujemy.
No bo weźmy najwyższą tą składkę zdrowotną, ona wynosi w zaokrągleniu 1000 zł. No i w trakcie całego roku zapłaciliśmy 12 tysięcy tych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Połowa z tego to 6 tysięcy. I tutaj co istotne, to 6 tysięcy nie odliczamy od podatku, tylko od podstawy opodatkowania, a więc przychodu. Czyli jeżeli stosujemy stawkę 3%, to z tych 6 tysięcy odzyskujemy jedynie 3%. Czyli około 180 zł. 180 zł, więc... No, zawsze lepiej mieć 180 zł w kieszeni niż nie mieć, natomiast no to nie jest jakieś szczególne kryterium, które powinno być brane pod uwagę, jeżeli chcemy wybrać tą formę opodatkowania. No natomiast na 17% stawce to już nie będzie 180 zł, tylko powiedzmy razy 6, no tysiaczek niecały w kieszeni. No to już się wtedy robią wyższe kwoty, natomiast no, dalej to jest maksymalne z możliwych odliczeń. No możemy osiągać bardzo duże przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez co no ta kwota będzie miała marginalne znaczenie. To prawda. Czyli już ustaliliśmy. Jeżeli jesteśmy na granicy i przejścia na wyższą stawkę, to staramy się nie przejść, bo możemy nawet na tym stracić. Poza tym pilnujemy tego, żeby odliczać sobie na bieżąco połowę składki zdrowotnej i składki społeczne, chociaż oszczędność z tego tytułu nie jest zbyt duża. Po trzecie, jeżeli nasza działalność oparta jest na dosyć dużych kosztach, które mogą się zmienić w przyszłym roku, ryczałt jest najbardziej ryzykowną formą opodatkowania, no bo nawet fizycznie nie zarabiając, płacimy i tak podatek od całych osiąganych przez nas przychodów. A czy wskazałbyś jakieś branże, które w twoim mniemaniu, branże, zawody, osoby, dla których ten ryczałt prawie zawsze jest dobrą odpowiedzią albo jest szczególnie korzystny? Szczególnie korzystny ryczałt jest dla samozatrudnionych, no bo samozatrudnienie zazwyczaj wiąże się z tym, że taka osoba no nie ponosi znaczących i stałych kosztów w swojej działalności gospodarczej, no bo wszystkie potrzebne urządzenia czy inne wydatki ponosi nasz kontraktor. No i w takiej sytuacji opodatkowanie ryczałtem jest o tyle korzystne, że przychód jest bliski realnemu dochodowi, który osiągamy w ramach działalności gospodarczej, a te stawki na ryczałcie są niższe niż stawki podatku dochodowego. No, to też wszystko zależy od branży. No, jeżeli mamy przykładowo tutaj programistę, no to on co do zasady może korzystać z 12% stawki podatku. No, jeżeli nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, no to i tak jest dużo niższa stawka podatku niż 19% podatek liniowy. Natomiast na zasadach ogólnych no, miałby kwotę wolną i też 12% podatek od dochodów do pierwszego progu podatkowego, natomiast tam już w grę by wchodziła jeszcze 9% składka zdrowotna, więc tak naprawdę byłoby to 21%. No i niewielu programistów mieści się w tym pierwszym progu tak naprawdę, zwłaszcza już takich dojrzałych, którzy z tego juniora się przekształcili w jakiegoś senior DevOpsa, tak? No to oni raczej mogą wykraczać poza ten pierwszy próg podatkowy, no i wtedy wpadamy w 32% podatku i 9%, czyli efektywnie 41%, sporo. A czy podałbyś, jak już jesteśmy dalej w ryczałcie, jakieś przykłady nieoczywistych stawek? To znaczy, każdy czytając sobie tą ustawę myśli, czyli to będzie tutaj, a jednak jest tutaj. Ja rzucam przykład protetyk, to znaczy większość osób by stwierdziła zawód medyczny, więc pewnie 14%. Otóż nie, może być w niektórych przypadkach nawet na 5,5. Więc taka ciekawostka dla widzów, jakieś nieoczywiste stawki dla określonych zawodów. Ostatnio czytałem interpretację, która dotyczyła księgowej w zakresie właściwych stawek ryczałtu i tam mamy stawkę dla wolnych zawodów 17%, 15% jeżeli zatrudniamy innego księgowego, który też wykonuje te czynności związane z tym wolnym zawodem. Natomiast też w tej interpretacji wskazano, że oprócz tych czynności stricte księgowych, akurat ten przedsiębiorca wykonywał czynności związane odpowiednio z gromadzeniem dokumentów, przygotowywanie deklaracji do różnych urzędów, nie tylko podatkowych. I te czynności związane z przygotowywaniem tych deklaracji i zestawień mogły być objęte 8,5% stawką jako usługi związane z administracją. Więc też jeżeli wykonujemy wolny zawód, no jesteśmy w stanie z tych najwyższych stawek ryczałtu wyodrębnić pewną część czynności, które mogą korzystać z niższej stawki. No oczywiście jest kwestia dowodowa, żeby odpowiednio to wynagrodzenie wyodrębnić, żeby nie budziło to wątpliwości, dlaczego zastosowaliśmy do części naszego wynagrodzenia niższą stawkę. Czyli bierzemy złotówkę za cały miesiąc prowadzenia ksiąg rachunkowych, a potem
No, 1000 zł za sporządzenie odpowiedniej deklaracji podatkowej. Bardzo dobra optymalizacja, czy raczej głupi pomysł wymyślony po piwie? Raczej głupi pomysł wymyślony po piwie, no bo raczej no, za złotówkę nie nabędziemy usług księgowych. Chyba najniższe tam ceny to jest 99 zł miesięcznie, jak mi się wyświetlały jakieś reklamy. Natomiast no, też jest kwestia, że jakość tych usług powinna być adekwatna do ceny. No, jeżeli ta cena za usługi księgowe wynosi 1 zł, no to ciężko sobie wyobrazić, jakiej jakości by musiały być te usługi, aby tam fiskus nam nie zakwestionował, że cena jest nierynkowa w tym przypadku. Ach, ale sumarycznie cena to jest 1001 zł. No, tu jestem w stanie bardziej, w tym przykładzie jestem w stanie sobie bardziej wyobrazić, że da się zapłacić 1000 zł za odpowiednie przygotowanie różnych deklaracji do urzędów skarbowych, innych urzędów administracyjnych. To nie budziłoby wątpliwości, natomiast złotówka za usługi księgowe to jest trochę za niska stawka. Rozumiem, czyli optymalizując stawki, załóżmy, że wykonujemy kilka czynności, bo to też jest istotne, na ryczałcie. Jesteśmy sobie lekarzem, doradcą podatkowym, pracujemy jako sekretarka, wykonujemy prace biurowo-administracyjne i czasem od czasu do czasu robimy stoły. Ale za trzy pierwsze czynności mamy tak naprawdę jednego kontrahenta, któremu no, leczymy go, obsługujemy go podatkowo, plus jesteśmy jego sekretarką. Wystawiamy mu fakturę. Jak bardzo dużą swobodę mamy tak naprawdę w podziale tych środków pomiędzy te trzy pozycje? Tak, no tu należy wskazać, że jeżeli takiego podziału nie zrobimy, nie będziemy w stanie udowodnić, jaka część wynagrodzenia przypada na jakie usługi, no to zgodnie z przepisami ustawy o ryczałcie musimy zastosować najwyższą stawkę, która jest za wykonane przez nas usługi właściwa. No i jeżeli w tym przypadku akurat wskazałeś inny, natomiast tu jeżeli ta księgowa nie potrafiłaby odpowiednio uargumentować, dlaczego przyjęto takie wynagrodzenie, czy że rzeczywiście wykonywała te prace związane z przygotowaniem tych różnych deklaracji, no to wtedy fiskus zażąda całości wynagrodzenia 17%. No, w praktyce odbywa się to tak, że na tej jednej fakturze wyodrębniamy kilka pozycji przychodowych, no i opisujemy każdą z wykonanych usług wraz z ceną, za którą ją sprzedajemy. I to powinno wynikać z umowy, którą zawarliśmy, ewentualnie ze sposobu rozliczenia, czy to będzie jakiś raport wykonanych prac, czy jakaś ewidencja roboczogodzin. No to już zależy od stron. Operacja serca 10 zł, no, stały abonament na obsługę prawno-podatkową 20 zł miesięcznie, wynagrodzenie tutaj za prace administracyjno-biurowe 10 tysięcy. Przejdzie czy nie przejdzie? Powiem tak, urzędnikiem nie jestem, natomiast jako zwykły śmiertelnik kuję to w oczy. Chociaż w sumie doceniam to, że wyceniłeś wyżej usługi prawne od usług medycznych. No wiadomo. Tak, należy zachowywać rozsądek, zdrowy rozsądek i obiektywne kryteria, które pozwalają nam dzielić te usługi pomiędzy różne prace. Jeżeli wykonujemy coś, na tego samego klienta zwłaszcza, na niskiej i na wysokiej stawce, nie mamy pełnej swobody żonglowania tymi stawkami i cenami, no wiążą nas jednak ceny rynkowe, żeby tutaj nie zarzucono nam pozorności czy jakichś oszustw podatkowych związanych wprost z tym, że sztucznie wykonujemy jakieś czynności za symboliczną złotówkę. Także pewne pole do popisu zawsze jest, ale główną granicą tak naprawdę jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Okej. No właśnie, jak to wygląda kwestia tych wielu stawek? To znaczy, wiele osób to dziwi, wiele osób o to pyta. Jak to? To znaczy, że mogę wykonywać tak naprawdę wiele, wiele typów działalności na wielu różnych stawkach, a jak to rozliczyć? Znaczy, podatnicy ryczałtu no, muszą prowadzić ewidencję przychodów. I to jest ewidencja podobna do KPIR-ki. I mamy tutaj stosowny arkusz, gdzie mamy wydzielone stosowne kolumny wraz z właściwymi stawkami tego podatku i powinniśmy odpowiednio zaksięgowywać tam nasze faktury przychodowe, odpowiednio to ujmować. No i z tego będzie wynikało, jaką finalnie kwotę tego podatku zapłacimy. No i jeżeli załóżmy zarobiliśmy 1000 zł na stawce 8,5%, no to ten podatek wyniesie 85 zł, natomiast jeżeli na stawce 15%, to wtedy 15 zł wyjdzie ten podatek. I wtedy sumujemy i wychodzi, jaką finalnie kwotę powinniśmy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. A czy możemy wybrać, od której z tych kwot, od której z tych stawek odliczamy sobie od podstawy opodatkowania połowę składki zdrowotnej i składkę społeczną?
Tak, znaczy nie możemy wybrać, mamy określony mechanizm, który jest zawarty w ustawie o ryczałcie. Powinniśmy proporcjonalnie dokonywać wszelkich odliczeń, które są dostępne dla tych podatników, stosownie do przychodów, które są uzyskiwane na każdej z właściwych stawek. Czyli jeżeli 60% mamy na stawce 8,5%, no to 60% tego odliczenia połowy składki zdrowotnej stosujemy do tego przychodu. No i podobnie, jeżeli chodzi o kwestię innej stawki, tam mamy 40%, wtedy odliczamy 40% w stosunku do tego przychodu. Okej, okay. Czyli mechanizm jest, nie ma tutaj za bardzo pola do popisu. To jeszcze taka zagadka, ciekawostka. Czy rozliczając się na ryczałcie, mamy możliwość wejścia na pełne księgi handlowe? Znaczy, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, bo obowiązkowo na te pełne księgi musielibyśmy wejść, kiedy w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej czy jednoosobowej działalności gospodarczej przekroczyliśmy by próg 2 milionów euro obrotów netto. Natomiast na ryczałcie tego limitu nie możemy przekroczyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dobrowolnie prowadzić pełną rachunkowość, nawet będąc podatnikiem opodatkowanym ryczałtem. A co jeżeli tak naprawdę przekroczymy te 2 miliony euro w czerwcu? No a kiedy pojawi się obowiązek pełnych ksiąg? Kiedy tracimy prawo do ryczałtu? Ten limit oceniamy w stosunku do zeszłego roku, więc nawet jeżeli w trakcie roku przekroczymy to 2 miliony euro, to i tak do końca roku nie musimy tych ksiąg rachunkowych prowadzić, musimy je zaprowadzić od przyszłego roku. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę prawo do ryczałtu tracimy z końcem dopiero roku. I teraz kolejne pytanie z tym związane, które mi się nasunęło, a które może tak naprawdę wielu naszych widzów tutaj w tym kontekście interesować. Przekroczyliśmy te 2 miliony euro, tracimy prawo do ryczałtu, w kolejnym roku nie przekroczyliśmy. Czy możemy na ryczałt wrócić, czy to blokuje nam to permanentnie? To znaczy w kolejnym roku mamy te pełne księgi. I czy pełne księgi są przeszkodą, żeby w kolejnym roku znów wybrać ryczałt, jeżeli nie przekroczyliśmy 2 milionów euro? To nie jest droga bez powrotu, jak to chyba był taki jakiś słynny film. Jeżeli w następnym roku nasze obroty spadną i zmieścimy się w tym limicie 2 milionów euro, no to w takiej sytuacji no nie ma przeciwwskazań, aby w kolejnym jeszcze roku wrócić do podatkowania w formie ryczałtu. Okej, okay. Czyli tak jak mówisz, to nie jest droga bez powrotu. A czy możemy mieć więcej niż jedną działalność rozliczaną ryczałtem? Na pewno nie możemy mieć dwóch jednoosobowych działalności gospodarczej, bo jest to po prostu niemożliwe. Natomiast możemy być wspólnikiem spółki cywilnej czy spółki jawnej. No jeżeli to jest spółka wyłącznie osób fizycznych, to wtedy też wspólnicy mogą wybrać tą formę opodatkowania. I tutaj już w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, takich spółek cywilnych czy spółek jawnych możemy mieć dowolną ilość. Czy to znaczy, że wtedy ten limit się sumuje, czyli ten limit 2 miliony euro jest na osobę? Na przykład mam 50% udziału w spółce, w zysku, w spółce jawnej i tam przypada na mnie 2 miliony przychodu. No i mam JDGA, tam przypada na mnie 8 milionów złotych przychodu. Tu jestem na ryczałcie, tu jestem na ryczałcie. Łącznie przekraczam 2 miliony euro, osobno nigdzie. Czy to jest problem, czy tak może być? Tak, to limit oddzielnie jest liczony dla każdej ze spółek, no i oddzielnie dla jednoosobowej działalności gospodarczej, więc to, że przekroczymy na jednoosobowej działalności gospodarczej ten próg 2 milionów euro, to nie oznacza, że jeżeli założymy spółkę cywilną lub jawną, nie będziemy mogli korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. No, jest tam jedynie takie pewne zastrzeżenie, że jeżeli stracilibyśmy prawo do opodatkowania w formie ryczałtu na jednoosobowej działalności gospodarczej, a otworzylibyśmy wspólnie z małżonkiem spółkę cywilną, jawną albo w drugą stronę, to może być dowolna konfiguracja, no to w takiej sytuacji z tego ryczałtu nie możemy skorzystać, no bo ten przepis właśnie dotyczy takich machinacji, które mogłyby zajść, żeby obejść ten limit 2 milionów euro. Ale ten ograniczenie nie dotyczy już naszych rodziców, czy rodzeństwa, albo dzieci. Tak, albo możemy już równolegle prowadzić spółkę cywilną, jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę jawną i dopiero, no, jeżeli równolegle prowadzimy te działalności, jedna z nich przekroczy ten limit 2 milionów euro, to nie ma przeciwwskazań, aby tamte działalności kontynuowały rozliczenie ryczałtem. To dotyczy sytuacji, kiedy zmieniamy właśnie formę prowadzenia biznesu z JDG na spółkę cywilną, spółkę jawną, albo odwrotnie, dowolna konfiguracja, aby
uniknę tego limitu 2 milionów euro. Brzmi, jakby ten limit był bardzo elastyczny, tak naprawdę. Znaczy, ustawa o ryczałcie jest dosyć wiekowa. No być może tam nie przewidziano takich machinacji, że można w różny sposób konfigurować te wszystkie struktury biznesowe. No, też ten limit jest obecnie dosyć wysoki. No, kiedyś on był dużo niższy, ten przepis miał dużo szersze zastosowanie. No tak, no i było dużo więcej wyłączeń od ryczałtu, wobec czego on, można powiedzieć, teraz przeżywa swój renesans. Czy jeszcze coś istotnego powinniśmy powiedzieć w tym odcinku o ryczałcie, albo zwrócić uwagę na coś osobom, które nad tym ryczałtem się zastanawiają? Mm-hmm. Tak, to tutaj no, zbliża się okres rozliczeń rocznych i ustawodawca w ramach przepisów tych nowoładowych, już nie pamiętam, który to był nowy ład z kolei, dał możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne między innymi. No i część podatników może tutaj rozważać zmianę takiej formy opodatkowania, tylko no to wiąże się z wieloma komplikacjami, szczególnie jeżeli to chodzi o zmianę ryczałtu na zasady ogólne. No po pierwsze, na zasadach ogólnych rozliczamy się od dochodu, więc zazwyczaj podatnicy na tym ryczałcie nie gromadzili kosztów uzyskania przychodu, żadnych faktur kosztowych nie brali. Ale też może też być sytuacja, że chcieli odliczać VAT. Natomiast no, to jest dosyć rzadka sytuacja, że ktoś no, robił koszty specjalnie na ryczałcie, żeby móc odliczyć podatek VAT. Drugi problem polega na tym, że też ta wsteczna zmiana formy opodatkowania wpłynie nam na składkę zdrowotną. No. Tu nie jesteśmy w stanie ocenić, czy będzie dopłata, czy nie dopłata tej składki. To wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. I jeżeli by wyszła dopłata tej składki zdrowotnej, to byśmy musieli ją od razu zapłacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jeżeli by wyszła nam nadpłata tego podatku, bo zaliczkę odprowadzaliśmy w wyższej wysokości na ryczałcie, to będziemy musieli poczekać na zwrot 3 miesiące. Więc przez sporą część roku będziemy musieli być, kolokwialnie mówiąc, w plecy, jeżeli chodzi o obciążenia publiczno-prawne, aby później wyjść na korzyść. Co szczególnie w świetle obecnej sytuacji inflacyjnej może w ogóle sprawić, że ta korzyść związana z nadpłatą podatku będzie żadna. Tak, myślę, że o ryczałcie wiemy już wszystko. Zmaterializowało mi się drugie piwo, co oznacza, że przechodzimy do skali podatkowej. Jakbyś mógł opisać naszym widzom mechanizm, jak działa skala podatkowa, jakie są progi, czym się charakteryzuje, jak wygląda składka zdrowotna, składki społeczne, no tak przybliżyć tego potworka, jakim jest skala podatkowa i czy zawsze jest taki straszny. Tak, skala podatkowa charakteryzuje się tym, że mamy kilka stawek tego podatku. No i w zależności od naszych dochodów, im większe osiągamy dochody, tym większy płacimy podatek. No i przechodząc już tutaj do cyfr, do 30 tysięcy zł mamy kwotę wolną od podatku, więc ten podatek wynosi okrągłe 0%. Od 30 tysięcy do 120 tysięcy mamy 12% podatek, od nadwyżki powyżej tą kwotę mamy 32% podatek. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to dla przedsiębiorców, którzy korzystają z rozliczenia na zasadach ogólnych, czyli skali podatkowej, wynosi ona 9% osiągniętego dochodu. Czyli tak sobie to wszystko zbierając do jednego worka. Do 30 tysięcy mamy 9% obciążenie, od 30 do 120 tysięcy 12% plus 9 to jest 21, a od nadwyżki powyżej 120 tysięcy zł mamy 32% plus 9, czyli 41. No jeżeli mamy tutaj, pewnie żadna osoba, która ma dochody powyżej miliona złotych, no nie korzysta z zasad ogólnych, chociaż może pewnie się takie przypadki też zdarzą, klientów. To wtedy jeszcze mamy powyżej tego miliona złotych dochodu 4% daninę solidarnościową, więc finalnie ten podatek może wynosić nawet 45%. Generalnie w dużych spółkach zagranicznych, w bankach, są osoby, które mają na przykład umowę o pracę czy powołanie do zarządu i zarabiają ponad bańkę rocznie, więc ta danina solidarnościowa nie jest dla nikogo. Natomiast bardzo ciekawi mnie tak naprawdę, kto faktycznie ją płaci akurat na skali podatkowej, bo jeżeli byśmy mieli wpływy z daniny, to otrzymalibyśmy ją zbiorczo od osób z liniówki i ze skali. Ciekawe, jaka to jest proporcja w ogóle. Ciekawe, czy ktoś o to kiedyś zapytał. Znaczy, mi takie informacje nie są znane, ale tu, jeżeli mówiłeś o tych menadżerach, którzy osiągają to wynagrodzenie poza działalnością gospodarczą, to często to wynika
z wewnętrznej polityki takich wielkich korporacji międzynarodowych, że po prostu oni nie zezwalają na współpracę na zasadach B2B, czyli między przedsiębiorcami. No bo nie kombinują jak to my Polacy, tylko tutaj twarde prawo, ale prawo. Nie no, żartuję, Polacy w ogóle nie kombinują. Tak, przechodząc dalej, tak? No mamy tą skalę opisaną i teraz czy ona zawsze tak wygląda, jak może na to wpłynąć małżonek, dzieci i jakie ulgi podatkowe tak naprawdę mocno ją potrafią odkształcić? Tak, przez to, że mamy tą progresywną stawkę tego podatku, ustawodawca wprowadził szereg ulg i one są dostępne właśnie przeważnie dla tych podatników na zasadach ogólnych. Jak później będziemy mówić o podatku liniowym, no to takiej możliwości na tamtej formie opodatkowania zasadniczo nie ma, no są pewne wyjątki. I tutaj jeżeli chodzi o takie najistotniejsze ulgi, które przysługują podatnikom na skali podatkowej, no to jest wspólne rozliczenie z małżonkiem i to polega na tym, że no możemy zdublować kwotę wolną od podatku, zdublować kwotę pierwszego progu podatkowego no i wspólnie z małżonkiem się opodatkować, no przez co możemy uniknąć tego drugiego progu podatkowego, czy jest to 2% podatku, albo skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku, no tylko to będzie miało zastosowanie przeważnie, kiedy drugi współmałżonek zarabia mniej od nas, a na pewno nie zarabia powyżej drugiego progu podatkowego, no bo jeżeli w dwójkę przekraczamy ten drugi próg podatkowy, no to wspólne rozliczenie nic nam nie da. A czy można dzięki wspólnemu rozliczeniu uniknąć daniny solidarnościowej? To znaczy jeden małżonek zarabia, strzelam, 300 tysięcy, drugi no 750, milion, tak, milion 100 tysięcy. Czyli łącznie 1 400 000, ale przy podzieleniu na 2 700. Jak to się ma do daniny? Danina solidarnościowa jest w pewien sposób odrębnym tutaj podatkiem i wspólne rozliczenie nie powinno mieć na to wpływu. Tak, to jest dosyć ciekawe. Tak samo jak ulga IP Box ucieka spod daniny solidarnościowej, czyli jesteśmy sobie programistą, rozliczamy się na podatku liniowym. Zarabiliśmy 1 100 000 złotych, z czego 1 000 000 rozliczyliśmy w ramach ulgi IP Box, a 100 tysięcy na podatku liniowym na tych podstawowych zasadach. Ze względu na przykład na wskaźnik Nexus, czy przez to, że wykonywaliśmy również inne usługi. No i w takiej sytuacji nie zapłacimy daniny solidarnościowej, ponieważ dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli właśnie nasz IP Box, nie podlega pod daninę solidarnościową, więc tego co podlega, podlega tylko 100 tysięcy, czyli za mało. Wracając do tematu. Inne ulgi, takie istotne na skali podatkowej. Kolejna z ulg to jest ulga na dzieci. Tutaj w zależności od liczby posiadanego potomstwa możemy odliczyć już od podatku, nie od podstawy opodatkowania, określoną kwotę. No, tutaj trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy jedno dziecko, no to nie możemy osiągnąć określonego progu dochodów. No, jeżeli samodzielnie się rozliczamy, to wtedy mamy ten próg dochodowy na poziomie 56 tysięcy złotych, jeżeli wspólnie z małżonkiem, no to wtedy 112 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli mamy więcej niż jedno dziecko, wtedy już nie musimy patrzeć na dochody, to odliczenie nam będzie przysługiwało w zeznaniu rocznym od podatku. Okej. Okay. Ile dzieci preferuje fiskus? To znaczy, w moim odczuciu jasno widać, ile dzieci tak naprawdę oczekuje od każdej pary, od każdego małżeństwa, czy nawet od każdej kobiety trochę bardziej lub mężczyzny fiskus. Bo to, co jest ciekawe, że te ulgi na dzieci są tak samo nas traktują, jeżeli mamy każde dziecko z inną partnerką, połowę ślubnych, połowę nieślubnych. W ogóle to nie ma wpływu na rozliczenie tych ulg. To znaczy, jeżeli jesteśmy w czwartym związku i mamy z każdą partnerką, czy z każdym partnerem osobne dziecko, to dla fiskusa, który jest bardzo w tym kontekście liberalny światopoglądowo, nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast liczy się sama ilość w tym kontekście. I czy jest taka magiczna liczba dzieci, która jest preferowana? W ramach Nowego Ładu wprowadzono ulgę dla rodzin wielodzietnych. To jest inna preferencja niż ulga na dzieci. Ona dotyczy takiej sytuacji, kiedy sprawujemy opiekę nad co najmniej czwórką dzieci. No to też mogą być w pewnych określonych przypadkach też dzieci już pełnoletnie, jeżeli się uczą. No tu są przepisy, szczegółowo regulują te zagadnienia.
I jeżeli spełniamy wymogi, aby móc zastosować to odliczenie, to w takiej sytuacji mamy dodatkową kwotę wolną od podatku w postaci 85 528 zł. I co istotne, jeżeli jesteśmy wiernym małżonkiem i z jedną tutaj partnerką, patrząc z mojej perspektywy, mamy czwórkę dzieci, no to ta ulga przysługuje zarówno mi, jak i tutaj drugiej osobie. Więc można ją zdublować na dwie osoby, natomiast nie można jej sumować. Czyli jeżeli by się okazało, że tutaj druga osoba nie skorzysta w pełni z tego odliczenia 85 528 zł, to my nie możemy tej nierozliczonej kwoty wziąć do swojego rozliczenia. Nawet jeżeli byśmy się wspólnie rozliczali jako małżonkowie. Ale równiutko tę kwotę powiedziałeś. Niesamowite. Tak, generalnie to jest pewien problem, pewien minus tej ulgi. To znaczy w sytuacji, w której jeden z małżonków osiąga cały dochód, powiedzmy milion, skorzysta z jednego odliczenia, jeżeli jego drugi małżonek nie osiąga dochodów. Ta ulga działa troszeczkę inaczej niż wspólne rozliczenie, czyli jeżeli któryś z małżonków nie osiąga dochodów wcale, to wcale z niej nie skorzysta. Natomiast drugi po prostu wykorzysta całą kwotę przypadającą indywidualnie na niego. Ta ulga ma dosyć znajomo brzmiący mechanizm, zarówno właśnie od tego, jak działa, no nie za co jest, ale jak działa, jeżeli chodzi o kwotę. Chyba Nowy Ład wprowadził kilka takich tak naprawdę ulg działających podobnie. No jeszcze jest ulga dla seniorów, że jeżeli osiągnęliśmy wiek emerytalny i zrezygnujemy dobrowolnie z pobierania emerytury i będziemy kontynuować zatrudnienie, to wtedy też mamy tą dodatkową kwotę zwolnienia naszych przychodów z opodatkowania, też to jest ta kwota 85 528 zł. Tylko no tutaj trzeba pamiętać o tym, że no nie będziemy pobierać emerytury, a też jeżeli będziemy dodatkowo zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie, no to i tak musi od naszego wynagrodzenia być pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, więc o ile nie zapłacimy podatku, no to inne daniny obniżą nam tą kwotę na rękę i tak. Czy ktoś kiedyś policzył, teraz takie luźne dywagacje do kamery, czy kiedykolwiek to się opłaca? No bo rezygnujesz z emerytury, więc odpada ci świadczenie. Musisz płacić składki ZUS, których na emeryturze już byś nie odprowadzał, tak? Znaczy ciężko jest tu skalkulować korzyść, no bo jeżeli będziemy odprowadzać składki przez dłuższy okres czasu, no to wtedy ta emerytura będzie w wyższej wysokości. No bo, czyli to jest jeszcze jedna zmiana, tak, bo jeszcze ile jest, będziemy żyć. Tak, bo skraca nam się okres taki hipotetyczny, przez jaki będziemy pobierać tę emeryturę, co wpływa na jej wysokość. Bo na dzień taki dzisiejszy fiskalnie to się nigdy chyba nie opłaca, bo płacimy wszystkie składki, nie pobieramy świadczenia, no zamiast za to, że nie płacimy podatku, który i tak jest dosyć niski dla osób, które zarabiają mniej niż powiedzmy 10 tysięcy złotych. W drugą stronę też można spojrzeć. No jeżeli przejdziemy na tą emeryturę, będziemy ją pobierać i założymy działalność gospodarczą, to wtedy nie musimy z tego tytułu co do zasady odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, no ale będziemy musieli płacić podatek w pewnej wysokości, więc to też jest do przekalkulowania, która z opcji jest dla nas korzystniejsza. Czy skorzystać z tej ulgi, która została wprowadzona, czy może przejść na emeryturę i otworzyć własną działalność bez składek na ubezpieczenia społeczne. Jakbym miał strzelać, to fiskalnie chyba zawsze lepiej wyjdzie emerytura plus praca niż ta ulga, ale w dłuższej perspektywie przez to, że podwyższamy sobie dosyć gwałtownie emeryturę, bo wtedy każdy rok, który przepracujemy zamiast być na emeryturze podbijają nam dosyć wysoko, no to już wtedy zależy od tego, jak sobie bardzo kibicujemy, ile pożyjemy. Właśnie, no wszystko zależy od tego, ile mamy zamiar pożyć. Albo a ty długo planujesz? W sumie nie rozmyślałem na tym, ale raczej nie planuję emerytury. Tak? Ja myślałem kiedyś o tym, że fajnie byłoby żyć 106 lat. A czemu akurat 106? No bo zobacz, będę człowiekiem, który żył na przestrzeni 2 mileniów i 3 stuleci. I co z tego? Nic, fajnie brzmi. Dobrze, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o skalę podatkową, mamy ulgę dla seniorów, mamy ulgę 4+, jeszcze jakieś dwie mi po głowie tutaj się kojarzą, które mogłyby działać podobnie, ale z innych powodów.
pierwsze to jest już słynna dosyć ulga dla młodych, że osoby poniżej 26 roku życia na umowę o pracę, umowę zlecenie, praktyki absolwenckie mogą pobierać to wynagrodzenie też bez opodatkowania do tej samej kwoty, o której już wspominałem. No obok tego jest niezależne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, no ale tutaj już dodatkowo trzeba posiadać status studenta, więc tu często się popełnia taki błąd przy ocenie, czy możemy skorzystać z tej ulgi, że musimy posiadać status studenta, a jeżeli chodzi o kwestię podatku dochodowego, to wystarczające jest to, że mamy określony tytuł prawny do zarobkowania i mamy mniej niż 26 lat i tutaj liczymy do dnia urodzin. Tak samo popularny mit to jest to, że ta ulga nie przysługuje na umowie o pracę. Otóż przysługuje, tylko że dla umowy o pracę akurat wasz podatek dochodowy jest często najmniejszym obciążeniem, to znaczy składki pochłoną wam 30 parę procent dochodu, a podatku zapłacicie efektywnie 6%, jeżeli zarabiacie 60 tysięcy w skali roku. Więc tutaj bardziej chodzi o to, że umowy zlecenia akurat dodatkowo są zwolnione z ZUS-u. To jest taki fajny paradoks. Rząd zawsze mówi, że walczy ze śmieciówkami, a cały czas nieustannie sprawia, że są najmniej opodatkowane i najmniej oskładkowane ze wszystkich umów. Jak to wytłumaczysz, panie mecenasie? Nie wszystko ma swoje racjonalne wytłumaczenie. Być może to jest tak pomyślane, że część osób wysoko postawionych po prostu zatrudnia w jakichś swoich przedsiębiorcach osoby na umowę zlecenie i chcąc zaszkodzić konkurencji, mocno kontrolowane i promowane jest zatrudnienie w postaci umowy o pracę, a tam ci mają parasol ochronny. Ale to jest moja teoria spiskowa dziejów, proszę nie brać tego pod uwagę. Bardzo mi się podoba ta teoria spiskowa dziejów. No generalnie mamy umowy śmieciowe i umowy, na których netto wychodzi śmieciowe. Tak to ustawodawca wymyślił. Tak, już miałem zadać pytanie, co należy rozumieć pod tym słowem, że to są śmieciowe umowy, skoro no, możemy uzyskać więcej na rękę. No, oczywiście, znaczy, jeżeli odpowiednio podzielimy się z podmiotem, który nas zatrudnia. To jest ta nowomowa lewicy, że każda umowa, na której nie ma miliona regulacji, jest umową śmieciową. Tak. I im wyższe podatki, tym lepsza umowa. Czyli jakby taka była umowa, na której 100% dochodu oddajemy na podatki i składki, to była pewnie jakaś umowa złota. Królewska. Nie wiem, jakby ją nazwali. Nie, no złota to się źle dla lewicy kojarzy, jak jakaś burżuazja. Królewska tym bardziej. Królewska tym bardziej. Ciężko w tej lewicowej nowomowie się odnaleźć. No nic, przechodzimy dalej. No i ostatnia ulga. Z tą kwotą piękną 85 tysięcy, coś tam związana. Ona dotyczy tak zwanych powrotowców, czyli synów marnotrawnych. Synów marnotrawnych, czyli osoby, które wyprowadziły się z Polski, przebywały za granicą przez określoną liczbę lat i postanowiły tutaj wrócić, zacząć zarobkować na miejscu, prowadzić swoją działalność, by zatrudniono umowę zlecenie, umowę o pracę. I w związku z tym ustawodawca takim synom marnotrawnym postanowił ulżyć, dać im ulgę też w postaci odliczenia tej kwoty. Znaczy, nie tyle może odliczenia, co zwolnienia tych przychodów do kwoty 85 528 zł z opodatkowania. No jestem sam ciekawy, jak po roku stosowania tej ulgi, jakie będzie jej zastosowanie. Czy sporo podatników z niej skorzysta? Czy sporo osób zdecyduje się powrócić do kraju w związku z wprowadzeniem tej regulacji? To i tak nie będzie miarodajne, bo nie będziemy wiedzieć, ilu ludzi wróciło dlatego, że ulga, ilu dlatego, że i tak chciało wrócić. Ale i tak fajna informacja, myślę, warto o to podpytać niektóre publiczne albo organy. Może być też taka sytuacja, że teraz opłaca się wyprowadzić z kraju i po kilku latach wrócić. W sensie wprowadzić i po kilku latach wrócić. Wyprowadzić i wrócić. A, okej. Okay. Że jeszcze więcej ludzi z Polski wyjedzie. Żeby tak, żeby później wrócić i móc skorzystać z tej ulgi. No, ale widzisz tutaj nawiązanie do tej przypowieści o synu marnotrawnym, tak? Ktoś tutaj pracuje całe życie w Polsce, płaci niezwykle wysokie podatki, składki, nic. A wraca taki człowiek, który tyle lat w Wielkiej Brytanii pracował, jest witany ubitym cielcem. Trudno jest tutaj wyrazić się to z jakimiś cenzuralnymi słowami. No dobra, to mamy już jakąś wizję tych najbardziej korzystnych ulg, najbardziej istotnych kwestii związanych ze skalą. Wiemy, jaka to jest skala, od czego ile się płaci. Czy istnieje jakiś taki model przedsiębiorcy, który twoim zdaniem się wpisuje właśnie w skalę podatkową akurat?
Tak. Skala podatkowa no, będzie korzystniejsza dla przedsiębiorców, którzy mają znaczące koszty w swojej działalności. No, też w związku z tym nie mogą osiągać dochodów wyższych niż 120 tysięcy złotych, chyba że mają możliwość wspólnego rozliczenia z małżonką. No i tu trzeba wziąć pod uwagę, jakie dochody osiąga małżonka. Jeżeli wspólnie nie przekroczą tych 240 tysięcy złotych, to wtedy może to rozwiązanie być korzystniejsze. No trzeba wziąć też pod uwagę możliwe ulgi, tutaj ulga na dzieci, którą omówiliśmy, i te ulgi dotyczące powrotowców, ulga dotycząca seniorów. Natomiast jeżeli chodzi o ulgę dla młodych, no to niestety nie przysługuje ona dla przedsiębiorców, więc jak widać, kapitan państwo dba o przedsiębiorców, ale bardziej dba o zatrudnionych na podstawie umowy śmieciowej. Tak, czyli umowa zlecenia jest ważniejsza niż przedsiębiorczość, chociaż umowa zlecenia jest zwarczana przez to samo państwo, które promuje przedsiębiorczość. Ja nie widzę sprzeczności. Ja też. Świetnie. Więc możemy przejść dalej. Tak, no i w kolejnym punkcie, a właśnie, jeszcze jedna rzecz. Kiedy nie opłaca nam się wejść na skalę podatkową, nawet jeżeli no, z wyliczeń na dany rok wychodzi, że w poprzednim roku się nam opłacało. Zagadka. Tu można fajne wstawki zrobić, jakieś klepsydry, myślenie, obliczenia. Nie no, sprawa jest prosta. Jeżeli spodziewamy się znaczącego wzrostu przychodów, jeżeli w zeszłym roku dużo inwestowaliśmy, jeżeli teraz spodziewamy się zwrotów z inwestycji z poprzednich lat, jeżeli myślimy, że nasz dochód będzie znacząco wyższy, to tutaj prosta kalkulacja może nas zawieść. Może się okazać, że okej, byliśmy na tym liniowym, ale w przyszłym roku... No a nie? To jest kluczowe. To jest truizm. Nie jest truizm. Jeżeli spodziewamy się znaczących wzrostów naszych dochodów w bieżącym roku, no to skala podatkowa nie jest dla nas dobra, bo stwarza tak naprawdę duże ryzyko fiskalne, które często przedsiębiorcy tak naprawdę dosyć sztucznie zbijają poprzez fikcyjne czy niepotrzebne do prowadzenia biznesu koszty, typu dodatkowy samochód w leasingu. Jeżeli mamy perspektywę na znaczące przekroczenie tych 120 tysięcy złotych, to lepiej nad skalą tak naprawdę w ogóle się nie zastanawiać. No i myślę, że w tym punkcie możemy już powoli przejść do podatku liniowego. O podatku liniowym mówi się wiele, że to największa ofiara Nowego Ładu, że jest opłacalny prawie dla nikogo, że zasadniczo to lepiej na tym podatku liniowym nie być, że lepiej być komplementariuszem. Lepiej mieć spółkę Zona z dzieci estońskim. Jak do tych wszystkich uwag odniesie się mecenas Bartosz Przybysz? Ale najpierw może troszeczkę Wam rozjaśni, jak w ogóle na podatku liniowym się rozliczamy. Tak, to tutaj w przeciwieństwie do zasad ogólnych nie możemy skorzystać z 30-tysięcznej kwoty wolnej od podatku. Ten podatek, bez względu na osiągnięty dochód, już wspomnienie tej daniny solidarnościowej, płacimy w wysokości 19%. Kiedyś to była bardzo popularna forma opodatkowania, no bo nie było tak wysokiej kwoty wolnej od podatku na zasadach ogólnych. Ten pierwszy próg podatkowy był na niższym pułapie. Natomiast no, sytuacja odwróciła się. I podatek wynosił 17, a nie 12. Czyli różnica była tylko 2 punkty procentowe. Tak. Teraz sytuacja uległa zmianie i ten podatek liniowy pewnie według statystyk, jak będą dostępne, okaże się najmniej wybieralną formą opodatkowania. A co stawiasz? Nie, no myślę, że dalej będzie bardzo popularny, bo... Myślę, że większość osób, które były na podatku liniowym, no już poprzekształcało się, czy to w spółki z o, czy przeszły na formę spółki komandytowej. Nie każdy może, nie każdemu się to opłaca. Ja bym stawiał, że dalej może być najbardziej popularny, ale znacząco... To możemy tutaj zrobić zakład. O, ja stawiam, że spośród ryczałtu zasad ogólnych i podatku liniowego, obecnie podatek liniowy za ten poprzedni rok, który będzie obecnie rozliczany, będzie najmniej wybieralną formą opodatkowania. Przyjmuję ten zakład o kratę piwa. Dobrze. Seba, przetniesz? Możesz pomachać do kamery. I tutaj magiczna ręka pojawia się nagle w kadrze. Dobra. Wracając do tematu, faktycznie dużo utracił,
Możesz kontynuować wątek. Tak, i obok tej 19% stawki podatku od dochodu mamy tę składkę zdrowotną. Ona jest w niższej wysokości niż na zasadach ogólnych, bo to już zamiast 9% mamy 4,9%. Mogę się Państwo zastanawiać, czemu 0,9%? No to tak jak z cenami na półka w sklepie, no wszystko jest 99 groszy kosztuje, a nie mamy pełnych cen podanych. No to jest pewnie kwestia wizerunkowa, że czwórka z przodu jest mniejsza od piątki z przodu. No więc tutaj tak naprawdę patrząc na to już tak niezbyt dokładnie możemy powiedzieć, że to jest 19% plus 5% tej składki zdrowotnej. I przy tej składce zdrowotnej też mamy jej minimalny pułap. Ona pomimo tego, że jest liczona w wysokości 4,9% nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, więc też jeżeli znaczących dochodów nie mamy, możemy i tak płacić składkę zdrowotną w wyższej wysokości niż ona by wychodziła od naszego dochodu, ale to będzie rzadka sytuacja. Czyli zarobiliśmy złotówkę, płacimy ponad 300 zł składki zdrowotnej, nasze efektywne obciążenia wynoszą na pewno więcej niż 24%. Tak, i jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, no to podatnikom 19% podatku dano możliwość jej ukosztowienia, czyli możemy wrzucić ją w koszt uzyskania przychodu albo odliczyć ją od podstawy opodatkowania. I to też jest kolejny haczyk, bo podatnik może wybrać, czy chce wrzucić tą składkę zdrowotną w koszty uzyskania przychodu, czy odliczyć ją od podstawy opodatkowania. I zawsze rozwiązaniem lepszym będzie wrzucenie jej w koszty uzyskania przychodu, ponieważ składka zdrowotna jest uzależniona od naszego dochodu, więc ta wrzucona w koszty składka zdrowotna pomniejszy nam wysokość tej składki w przyszłym okresie rozliczeniowym, w przyszłym miesiącu. Natomiast taka sytuacja by nie zaistniała, gdybyśmy odliczyli ją od podstawy opodatkowania. No, nasuwa się tylko jedno pytanie. No, po co dano taki wybór, skoro rozwiązanie jest korzystne tylko jedno? No, nie wiem, zastanawiam się nad tym, nie wiem, jaki to masz do tego pogląd. Mi się wydaje, że czasem tutaj nasz łaskawy ustawodawca daje nam kilka rozwiązań, z czego jedno jest korzystne lub nie, właśnie po to, żebyśmy mieli iluzję wolnego wyboru. Tak, tylko tutaj rozwiązanie, tylko jedno rozwiązanie jest korzystne, drugie no tak, nigdy nie będzie korzystniejsze. Czasem tak jest. Przez wiele lat na przykład bardzo mało komu opłacało się być na ryczałcie, jeżeli nie miał jedno, dwa mieszkania, które mógł amortyzować 10% w skali roku. Jak już jeszcze była 30 tysięcy kwoty wolnej, to już w ogóle prawie nikomu, ale jednak iluzja wolnego wyboru była. No i po jakimś czasie tą iluzję dosyć brutalnie zlikwidowano na korzyść niekorzystnego rozwiązania. Tak, i wracając do tematu, oprócz tego, że ta składka zdrowotna jest w nieco niższej wysokości niż na zasadach ogólnych i można ją wrzucić w koszty albo odliczyć od podstawy opodatkowania, też mamy taką negatywną okoliczność, że tylko do pewnego pułapu ta składka zdrowotna może być kosztem uzyskania przychodu. I w tym roku możemy ją wrzucić w koszty do kwoty 10 800 zł. Ja mówię około 11, ale widzę, że ty bardzo lubisz te dokładne cyferki. Mam dobrą pamięć do losowych liczb. Oby nie były tak losowe, że niezgodne z ustawą, ale okej, możemy lecieć dalej. Czyli w sumie to też jest nieduża oszczędność podatkowa, chociaż chyba wyższa niż na ryczałcie, bo wtedy liczyliśmy, że tam dla 3% stawki będzie 180 zł. No tutaj mamy... No tutaj łatwo jest przeliczyć, tam 10 800 zł razy 19, czyli około 2000. No to wydaje się... Podobnie jak dla ryczałtowca z najwyższą stawką i najwyższą składką. 2000 to miesięcznie oszczędzamy 100 trochę złotych. Co można kupić za 2000? Dużo piwa. No właśnie, więc warto. Rząd dba o przedsiębiorców. Najpierw robi bardzo niekorzystne przepisy, a potem pozwala odliczyć 2000 zł, żeby przedsiębiorcy mogli zapić smutki. Tak. I jeżeli chodzi o rozliczenie na podatku liniowym, to nie przysługuje nam większość ulg podatkowych. Nie możemy skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, nie możemy skorzystać z ulgi na dzieci w stosunku do tego podatku. Ogólnie tylko poszczególne darowizny możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, więc
tak naprawdę czysty dochód podlega nam tutaj opodatkowaniu. Jeżeli chodzi o te ulgi, to oczywiście są pewne drobne wyjątki. To znaczy mam na przykład ulgę termomodernizacyjną, mam ulgę dla rodziców czwórki plus dzieci, które możemy rozliczyć na podatku liniowym, ale zasada, którą przedstawił mecenas Przybysz, że z większości nie możemy, jest prawdziwa. No i teraz pojawia się takie ogólne, już szerokie pytanie, to dla kogo ten podatek liniowy aktualnie jest? Tak, to taki próg przejścia między zasadami ogólnymi a podatkiem liniowym, to jest około 150 tysięcy złotych. No wiadomo, że trzeba to indywidualnie przeliczyć, która z tych form będzie dla nas lepszym rozwiązaniem. No i też to jest forma opodatkowania dla osób, które z różnych powodów nie mogą przejść z własnej działalności gospodarczej czy z działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej czy jawnej na jakąś spółkę, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Lub nie chcą. Lub po prostu nie chcą, bo też tutaj, jeżeli samodzielnie prowadzimy taką działalność, to jest spółka cywilna lub jawna, to nie mamy obowiązku co do zasady prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, co też jest tutaj kryterium branym pod uwagę przy zmianie formy prowadzenia biznesu. Istotnym kosztem też przede wszystkim, ale ja słyszałem kiedyś bardzo fajny argument, którym myślę, że mogę się podzielić, to znaczy, że ja zostanę na JDG-u, mimo że komandytowa opłacałaby mi się dużo bardziej, tam oszczędność podatkowa to była około 300 tysięcy złotych, przez te 19 zamiast 19 i 4,9 i danina solidarnościowa, ponieważ sąsiad się dowie, ile zarabiam. Tak, to jest słuszna uwaga, ponieważ no jeżeli prowadzimy spółkę i mamy pełną rachunkowość, no to musimy te sprawozdania odpowiednio zgłaszać do Krajowego Rejestru Sądowego i te sprawozdania są publiczne, można je pobrać i je przeczytać, wiemy jaka jest kondycja finansowa spółki, natomiast takich przypadków nie mamy, jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, nawet jeżeli mamy prowadzoną pod pełną rachunkowość na tej jednoosobowej działalności gospodarczej, to i tak te sprawozdania finansowe nie trafiają do KRS-u, tylko do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Otóż to. Więc już abstrahując od tego sąsiada, czasem względy takie biznesowe, typu żeby konkurencja nie wiedziała, na jakich marżach działamy i jakie mamy koszty, jakie mamy dochody realne w swojej działalności, też jest istotną przesłanką, żeby tej formy nie zmieniać. Zgadzam się w pełni z twoim stanowiskiem. Jak miło. Więc podsumowując, nie ma zero-jedynkowego wyboru, który byłby idealny dla każdego. I skala podatkowa, i ryczałt, i podatek liniowy w pewnych konkretnych przypadkach są najkorzystniejszą opcją, którą po prostu radzimy albo to wybrać, albo skonsultować z swoim radcą prawnym, adwokatem, czy też doradcą podatkowym. Trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy możliwość zmiany formy opodatkowania. Dla większości przedsiębiorców termin ten upłynie 20 lutego w poniedziałek, jednak trzeba też mieć na uwadze, że termin ten jest ruchomy. Mamy możliwość zmiany formy opodatkowania na dany rok do 20 dnia następnego miesiąca, kiedy osiągniemy pierwszy przychód. Zazwyczaj to będzie ten 20 lutego, z tego względu, że większość przedsiębiorców ma comiesięczne wpływy swojej działalności. No dokładnie. Chyba, że ktoś nie miał przez cały styczeń przychodów, to termin odracza się na kolejny miesiąc. Z mojej strony to wszystko na dzisiejszy dzień. Bardzo Ci dziękuję, panie mecenasie, za przybycie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Również. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.